Tadeusz Drab z PSL miał powody do zmartwienia. W czwartek musiał rozstać się ze stanowiskiem wicemarszałka Dolnego Śląska. Byłem ostatnio przez 2 miesiące pokazywany jako ten niedobry człowiek. I choć odchodzi w atmosferze skandalu, był żegnany jak bohater. Drab podał się do dymisji, bo Gazeta Wyborcza Wrocław ujawniła, że został prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań. W dodatku zataił ten fakt przed marszałkiem województwa. Co dzisiaj czuje Tadeusz Drab? No mam tą niedobrą cechę góralską, że nie mam w genach przekazane, że mam się poddać. Także proszę nie liczyć na to, że powiem, że siadłem i zostałem pokonany. Opozycja jest zniesmaczona hucznym pożegnaniem wicemarszałka. Fakt jest taki, że złamał prawo, powinien odejść i taki sposób robienia niejako z pana marszałka męczennika, myślę, że koledzy z Platformy Obywatelskiej trochę przesadzili. Innego zdania jest rządząca regionem wraz z ludowcami Platforma Obywatelska. Pan marszałek Drab też potrafił odejść z klasą. Wbrew temu, co się często mówi o PSL-u, na Dolnym Śląsku ta partia i jej przewodniczący wykazali dużą klasę, ponieważ i sposób odejścia, i to wystąpienie kończące jego działalność w samorządzie było na bardzo wysokim poziomie, powiedziałbym europejskim. Miejsce Tadeusza Draba na stanowisku wicemarszałka Dolnego Śląska zajął Stanisław Longawa z PSL. To nie jedyna taka zmiana, o której zdecydował w czwartek sejmik. Z zarządu województwa odchodzi także wicemarszałek Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej, który został eurodeputowanym. Jego miejsce zajął Jerzy Łużniak, dotychczasowy wiceprezydent Jeleniej Góry. Łużniaka poparła nie tylko koalicja PO-PSL, ale i szef opozycyjnego klubu Dolny Śląsk 21. Patryk Wild powiedział, że jeśli Platforma zechce, by Jerzy Łużniak został marszałkiem województwa, może liczyć na poparcie Dolnego Śląska 21.